Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wybory prezydenckie, no już chyba wszyscy gadają na ten temat, ja się nagadałem, także troszeczkę pokażę inną stronę wyborów amerykańskich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, wyborcy w Ameryce w sumie to powiedzieli, że nie bardzo się zgadzają z tymi postępowymi, socjalistycznymi ideologiami czy propozycjami. Nie udało się socjalistom opanować Senatu. Jest na dzień dzisiejszy, no to o prezydencie jeszcze nie zadecydowano. No, znaczy prasa ogłosiła Bidena, no ale oficjalnie to nie jest prawda. Konstytucja mówi co innego. Musi zagłosować kolegium. No ale jest jeszcze Senat. Senat to jest 100 osób, po dwie osoby, po dwóch senatorów, czy senator, czy senatorek z każdego stanu, to jest 50. No i teraz jest jeszcze większość republikańska. Reprezentanci, jest ich 435. No i jest większość. Większość przywódcą jest czarownica Pelosi. No ale oni stracili 15 miejsc. Dwa lata temu złapali 40, a teraz z tych 40 oddali 15, tak? Także to wraca do normy. No i trzeba pamiętać, że w Ameryce również przy tych przepraszam, wszystkich tych głosowaniach międzyprezydenckich, czyli powiedzmy 2018-2022, no to są jeszcze najróżniejsze wstępne głosowania. No, jest dużo tych głosowań. Co dwa lata coś się dzieje. Reprezentantów się wybiera na dwa lata, senatorów na sześć. W Georgii się szykują do przełapania senatorów. No, część komunistów mówi, że będzie się przeprowadzała do Georgii i rejestrowała. Także to następne jest możliwe oszukaństwo, że będą po prostu fałszywie się meldowali. W Ameryce nie ma meldunku, no ale jest miejsce zamieszkania na prawie jazdy, jak się mieszkanie wynajmuje czy kupuje. Także nie uzyskali większości w Senacie, czyli nie będą głosowali na temat napchania Sądu Najwyższego dodatkowymi osobami, no bo teraz jest 9 sędziów i sędzin w Sądzie Najwyższym, z czego 6 reprezentuje Republikanów, 3 Demokratów, także jest duża większość. Oni chcieliby dopakować jeszcze dwoje albo czworo, żeby było 11 albo 13, żeby złapali większość. No, no jest to chamska zagrywka, no bo jednak ta dziewiątka, no to jest od ponad 100 lat. Tam kombinowali właśnie więcej, 11, 7 i tak dalej, no ale 9 już się ustabilizowało. No i demokraci, jakby mieli Senat, no to by doprowadzili do tego, że Puerto Rico zostało stanem, to by mieli dwóch senatorów i Washington DC, District Columbia też by zrobili stanem, który konstytucyjnie nie może być. Stolica nie jest stanem, ma jakieś inne prawa, no bo stolica reprezentuje federalny rząd dla wszystkich stanów. Także, że stan same w sobie, to dlaczego się nazywa District Columbia, a nie stan Columbia. No ale było dużo, dużo najróżniejszych propozycji, plebiscytów. No i te plebiscyty pokazały, że jednak ludność, obywatele nie za bardzo zgadzają się z tymi propozycjami socjalistów. W Missouri to co zrobili, to odwołali poprawkę do konstytucji, którą wybrali dwa lata temu. Dwa lata temu, w 2018 roku, została zrobiona poprawka do konstytucji. 60% głosowało za,
30% głosowało przeciwko. No i co oni tam zrobili? Oni zrobili tak, że po prostu w Ameryce są te dystrykty, czyli te dzielnice, rejony wyborcze. No i te rejony wyborcze bardzo często są jakoś tak wycinane bardzo, bardzo dziwacznie. To jest no to jest temat na kompletny filmik. No, w każdym razie demokraci zaproponowali to, przekonywali ludność, że to powinno być zrobione, żeby była dobra reprezentacja. No ale to w sumie było wszystko ustawione jednopartyjnie po stronie socjalistów. No i co to doprowadziło? To doprowadziło do tego, że oni w zasadzie wycinali miejsca dla siebie, w stanie, gdzie większość jest konserwatywna. Także w innych stanach jest odwrotnie. W innych stanach powiedzmy 40% jest republikańska, no i ma zero reprezentacji w kongresie. To jest też makabra. To jest niektóre ze stany to są nieźle popierdzielone. I republikanie w Jefferson City, właśnie w Missouri, zdecydowali większością głosów republikańskich, że to się wszystko zlikwiduje, że te mieszanie tych dystryktów to było jednak oszukane. No jak oni osiągnęli to 2 lata temu? Oni osiągnęli między innymi, bo przekonywali ludzi, że donacje czy podarunki czy ofiary dla tych polityków mają być ograniczone. No i publiczność na to poszła. No a teraz skasowali, po 2 latach skasowali. No to pokazuje, że demokracja jakoś tam istnieje, no ale to też bardzo blisko. 51 było to, żeby cofnąć się do tego, co było 2 lata temu, a 49 także bardzo blisko. 2 lata temu 60% było za, a 30% przeciwko. Na Lasce i w Massachusetts proponowali inne wybory. No w Ameryce to jest tak, że w zasadzie to ten, co ma najwięcej głosów, no to dostaje miejsce, czyli jeżeli ktoś ma 40%, ktoś inny ma 30%, a jeszcze ktoś inny 20 i 10, no to ten, co ma 40, wygrywa. No i tłumaczą, że ten szereg czy kolejka polityków, no to poprawi to wszystko, że powiedzmy w primary, czyli w tych wstępnych wyborach jest jakaś pozycja polityczna, no i przychodzi tam 5 czy 10 czy 15 i zostaje tylko czterech kandydatów na stanowisko polityczne. No i tłumaczą, że jak jest 4 kandydatów na stanowisko polityczne, no to w sumie można podawać przynależność partyjną czy nie, no wszyscy by podawali, ale obywatele mają z tych 4, to sobie mogą wybrać, że na pierwszym miejscu jest ten, na drugim miejscu jest ten, na trzecim miejscu jest ten, na czwartym miejscu jest ten. I w tych końcu, no brzmi to matematycznie atrakcyjnie, ale jednak są pewne przewalanki jak we wszystkim, no bo ktoś, kto w takim, jeżeli są 4 osoby, to ktoś, kto ma jest drugim i 80% głosowało, że będzie drugi, a pierwszy tylko na 20%, no to on przegra z kimś, kto był, na kogo by głosowali jako pierwszego 40%, a ostatni przez wszystkich innych, tak? Także że te wszystkie te przesuwania są niby atrakcyjne, ale z praktycznego punktu widzenia, no to powoduje bałagan. W Maine to już było właśnie tak, że socjaliści wygrali. Tam teoretycznie, no praktycznie od lat republikanie, konserwatyści byli wybierani, a później jak
Odrzucono liberałów i odrzucono zielonych i odrzucono środowiskowców, no to to wszystko się przesunęło. Wszystko się przesunęło i demokraci wygrali. Także demokraci uwielbiają te głosowanie szeregowe, głosowanie w kolejce. No bo te trzecia partia, trzecia czy niezależni, no to nie z reguły są po tej bardziej komunistycznej, tak to normalnie można powiedzieć, są niewidoczni i nie mają znaczenia. No mogą zawsze się zapisać do partii demokratycznej, tak? Oni wiedzą o tym, że głosować na trzecią partię i one, te głosy są niewidoczne. Te liberalne grupy i socjalistyczne grupy, na lasce to przeszło. Na lasce to przeszło 51%, 49% było przeciwko. Także będą próbowali głosowanie. Zobaczymy, co tam będzie za dwa czy trzy lata, jak oni do tego podejdą. W Massachusetts związki zawodowe, szczególnie nauczycielskie związki zawodowe, tłumaczyły, że to poprawi całe te skorumpowane lobby w Senacie, ale Warren, Elizabeth Warren, która starała się na prezydenta, to właśnie mówi, że dużo więcej osób przyjdzie głosować. No to nie jest prawda, bo takie skomplikowane głosowanie powoduje to, że jednak 4-5% osób mniej przychodzi. To są dane z tych stanów, gdzie tam starano się. I patrząc w przeszłości, jakby to przeliczając, to w wielu, wielu stanach konserwatyści by przegrywali. Liberałowie wydali w tych dwóch stanach, w Massachusetts wydali na każdego dolara wydanego przez konserwatystów, wydali 3000 dolarów w ogłoszeniach i tak dalej, żeby właśnie to przeszło. Na lasce na każdego dolara wydanego przez konserwatystów wydali 19 dolarów. No i ludzie na lasce wybrali. W Massachusetts jednak tego nie wybrali. Także dziwna też dodatkowa sprawa to jest w Kalifornii. W Kalifornii 56% ludzi głosowało w Kalifornii za poprawką do konstytucji kalifornijskiej, którą oczywiście socjaliści i demokraci włożyli na ten plebiscyt, który by pozwalał głosować 17-latkom w tych wyborach wcześniejszych, nie tych głównych. Jeżeli mieliby 18 lat w wyborach prezydenckich. No a dlaczego to tak jest? No tłumaczą, że to młodzież, że to się przyszykuje, że to będzie partycypowała w polityce, że to jest bardzo ważne. No ale to prawdą jak zwykle komunistyczną, socjalistyczną to jest to, żeby wybory były wygrane przez tych, którzy są za podatkami, którzy są po prostu w budżetówce, czyli tych, którzy żyją z podatników. No i na wiosnę te wcześniej wybory, pierwsze wybory, no to są zawsze na wiosnę. Na wiosnę to nauczyciele zawsze wypuszczają to młodzież, idźcie głosujcie, żeby były większe podatki. No i to właśnie tak za każdym razem jest. Budżetówka po prostu wychowuje młodzież, żeby ich rodzice płacili więcej podatków, żeby nauczyciele mieli więcej pensji. Demokraci wydali tam prawie milion dolarów. Na stronie stanowej właśnie też było wyjaśnione, że to pomoże wszystkim i że to powinno być zrobione. Konserwatyści mieli inne priorytety, szczególnie powiedzmy staranie się obniżenie tych podatków, które już były wprowadzone na biznesy i na ludzi prywatnych. No, Kalifornia po prostu podatkuje, to jest budżetówka, to jest
To nie jest socjalizm, gdzie środki wyrobu czy fabryki należą do państwa. Socjalizm w Ameryce to jest po prostu opodatkowywanie tych, którzy robią kasę. I to jest właśnie ta zasadnicza, fundamentalna sprawa, że socjalizm w Ameryce wysysa. W Ameryce ci, co pracują, będą musieli pracować dwa razy więcej, a ci, co nie procedują, będą dostawali dwa razy więcej. No, ta darmowa kiełbasa jest po prostu, jak długo to wytrzyma, no trudno powiedzieć, ale długo nie wytrzyma. Także jeżeli głosowałeś na socjalistów, czy głosowałeś, no to pamiętaj, oni zatłuką ludzi pracujących, ludzi płacących podatki. Konserwatyści nie za bardzo walczyli w tej Kalifornii, po prostu były takie ulotki, no to tam napisali w ten sposób, że prawo zabrania 17-latkom palić, zabrania 17-latkom pić alkohol, zabrania nawet chodzić do słonecznych opalarni takich, no bo mają te ultrafioletowe i czasami się spalają, czyli prawo mówi, że 17-latek nie ma zmysłu, nie ma zmysłu, nie ma umysłu, nie ma rozumu do tego, żeby decydować o wielu, wielu sprawach, no to jak można dać mu prawo do głosowania o życiu dziesiątków milionów Kalifornijczyków. No i to przekonało w sumie 56% ludzi mieszkających w Kalifornii, no i powiedzieli, że nie będą na to głosować. Jo. Kalifornia, trzeba pamiętać, że jest socjalistyczna, że jest w partii demokratów. No to nie było 30 lat temu, tak, kiedy Reagan tam był gubernatorem. Kalifornia strasznie się zlewicowała. No ogólnie całe zachodnie wybrzeże się zlewicowało, Seattle, Portland, Oregon i tak dalej. Także nawet w Kalifornii mają trochę tego chłopskiego rozumu i trochę pojęcia. Wybory są wyborami, ludzie decydują, no wybory prezydenckie, no jeżeli tam jest oszustwo i tam komputery były manipulowane i głosy były dowożone, no to powinny głosy jakieś pójść, no ale znowu wszystko to zostanie spalone, zamiecione pod dywanik. I możliwe, że nic z tego nie wyjdzie. No, ciągle mam nadzieję, że jednak ten plan, że kolegium elektorskie nie pojedzie ogłaszać i że nadanie władzy zostanie przekazane w inny system do Stanów i Stany będą delegowały jednego delegata do wyboru. Jest nadzieja, że Trump będzie miał drugą kadencję i to wszystko wyprostuje. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia, dziękuję, że głosowałeś na konserwatystów, że głosowałeś na Trumpa. Jeżeli głosowałeś na socjalistów, wielka pomyłka.